Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat. To jest 30. odcinek naszej wspólnej przygody u boku Geralta z Rivii w grze Wiedźmin edycja rozszerzona. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wyczyściliśmy glinianki, odwiedziliśmy jaskinie na bagnach i wyczyściliśmy przystań z utopców. Dzisiaj pozwiedzamy bagna nocą. Najpierw tylko chciałbym... Znaczy nie, no już właściwie możemy rozpocząć to zwiedzanie, tylko chciałbym udać się z wami pod wieżę, a właściwie nawet nie tyle pod wieżę, co do wycinki drwali, bo zrobimy... Bo! Dostaliśmy questa związanego z zaginionym chłopcem od Waski, więc musimy iść tutaj do gaju druidów. My sobie przejdziemy tą ścieżką tutaj, musimy iść cały czas w lewo. Łatwo jest tutaj zbłądzić na bagnach, ale damy radę. A przy okazji oczywiście nie damy się zabić utopcom, mam nadzieję. To już byłby przypał na tym etapie. Tak jest. Tak jak myślałem. Nie daliśmy się. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że idę cały czas w tym kierunku, który sobie tam obrałem. Ale chyba tak. Mamy... Wow, Echinopsa! Nawet dwa echinopsy, widzicie to? Dobra. Szybko, szybko. I ostatni cios. Super. Dobra. Poradziliśmy sobie z nimi. Właśnie echinopsy się bardziej spawnują wieczorami. Bardzo chciałem do tego doprowadzić, bo dzięki temu mam... Oczywiście... Doświadczenie. Okej. Już nie wspominając o jakichś dodatkowych kwestiach. Moment, co tam mamy? Aha, piec w gliniankach. Okej. To mnie nie interesuje. Co ich tutaj tyle? No. Kurde, ile was tu jest, potwory, dobra. Ile bledzojgerów. Spokojnie. Wypadałoby wypić powój. Ale może bez sensu na razie. Okej. Bledzojger zabity. Niestety nie dostaliśmy za utopca nic. Ale trudno. Same bledzojgery dają nam dużo doświadczenia. Okej, zabrnęliśmy do glinianek, a nie do jaskini. Tak średnio mi się to podoba, ale... Ale trudno. Dobra, jesteśmy przy jaskini faktycznie teraz. Tu nas powinien zaatakować jakiś... ten, Echinops, ale chyba jednak nie. Właśnie, tą ścieżynką sobie pójdziemy. Pamiętacie, tutaj walczyliśmy z całą hordą utopców. Świetnie. Wypadałoby się przespać, bo toksyczność bardzo wpływa na moją walkę. Niestety teraz. Zaraz, nowy dzień. Nie ma problemu. Zbliżamy się powoli właśnie do przesieki. Tutaj pracują krasnoludzcy drwale i my z tymi, o właśnie, polana drwali. I my z tymi drwalami sobie porozmawiamy. A konkretnie z Jarenem Boltem. Robimy, robimy, a końca roboty nie widać. Cholerne bagna. Szlak nas tu trafi i pomrzemy z siekierami w dłonie. I to wszystko za psie pieniądze. Ech, szkoda gadać. To była prawdopodobnie najgorzej zagrana kwestia w całym Wiedźminie. Ktoś ty? Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina?
Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją opchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. No i elegancko mamy kolejne zlecenie, nowe składniki. Proszę bardzo, kwiaty i złoto. Nie tylko aktywne fazy, wiadomo. Tajemnicza wieża ma nowy etap, aha, z syfirami związany. Kwiaty i złoto. Wszedłem w interes z szefem drwali Jarenem. Krasnolud zlecił mi poszukiwanie kwiatów dwugrotu i naraił kupca, którym jest przewoźnik na przystani. Jaren oczekuje połowy zapłaty za sprzedane zioła. Muszę znaleźć 5 kwiatów dwugrotu, a następnie zanieść je przewoźnikowi, który mieszka w domku na przystani. Okej, okay, i kwiatek dwugrotu, tak się składa. Oczywiście nie to chciałem właściwie. W składnikach będziemy mieli kwiaty dwugrotu, trująca i halucynogenna roślina z bagien. Dobra, wejdźmy sobie w mapkę. Ludzie zaczynają się kumać z elfami. I tu mamy dwugrot. Tu, gdzie już byliśmy z dziadkiem. Bo to jedna banda, pies im mordy lizą. Aj, czuję, że sprawią nam krwawą łaźnię. Zarżną nas w nocy jak prosięta. Jak nas robimy, robimy, nie wciągnie, a końca roboty nie widać. Chorób. Cholerne bagna. Dobra, już to mówiliście. I pomrzemy z siekierami w dłoniach. Super, macie te przemyślenia. Takie niezalogiczne. O, tu jest ołtarz Melitele, naprawdę? To jest tak blisko wszystko? Tej wycinki? Ja tu się czasem gubię. Ta wyspa Bledzojgerów jest całkiem śmieszna. Tu jest ciało i to z tym ciałem jest bodajże związany quest. To sobie zrobimy kiedy indziej. Pytanie, czy ja mam jaskółkę? Co ciekawe, nie. Nie uśmiecha mi się teraz walka z... A moment, puszczyka mam jeszcze przez 3 godziny, kota przez... Przydałoby się przespać po prostu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Zrobimy sobie jaskółcze ziele. Znaczy zdobędziemy, zbierzemy. Tam jest ognisko przy drwalach. Przynajmniej powinno być. Tak jest, godzinkę sobie odpoczniemy przy tym ognisku razem z nimi. Też fajnie, że jest zapalone. Przyjęli mnie jak swojego. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nic. Co mamy tutaj? Nie mam chyba alkoholu żadnego. Nie mam. Mogę tylko oleje robić. Dobra. Ale mnie interesuje tylko godzinna medytacja. I dziękuję bardzo. To lecimy z tematem. Idziemy po ten dwugrot. O, mamy topielce i bledzojgery? Dobra, to pijemy. I napijemy się też powoju. To nam się przyda. Odporność na kwas i trucizny sobie zwiększymy w ten sposób. Bardzo nam się to przyda. Matko, ile was tu jest? O, ludzie, ile potworów. Dobra, jest fajnie. O, ogłuszyli mnie. Niesamowite. Bardzo sympatyczna sytuacja. Dobra, ten Bledzojger jeszcze na mnie tutaj idzie? Nie,
Gin. Chyba się zbagował trochę, ale to nie szkodzi. Co jest? Idzie następny topielec na mnie. Kurde, nie władował mi się art za pierwszym razem, dlatego użyłem go. Chodź tu. Ardu nie można używać na Bladesoigerie, pamiętajcie o tym. O, i przy okazji zabił utopca, który dopiero co wyszedł. Bladesoiger, także fajnie. Dobra, i co my tu mamy, co my tu mamy? Skończą mi się niedługo składniki w torbie, w sensie miejsce na składniki mi się skończy. Nie, ten przycisk. Zapraszam tutaj. Bliżej, bliżej, bliżej. Jeszcze raz. Najpierw ciebie. Co by doświadczenie zebrać. Dobra. I po kolei. Dwa naraz, proszę bardzo. Samym tylko igni. Rewelacja. Coś mało obrażeń tym topielcom zadaje. No ale okej. Nie przejmujmy się tym. Fajne są bagna właśnie. Tutaj można tyle doświadczenia zebrać z tych różnych stworów. Tylko brać, naprawdę. Tu Bladesoiger jeszcze padł. Tak jest. Dobra, i tutaj ta kapliczka Melitele. Idziemy tam na północ. O, Echinops? Nie, tak myślałem, ale jednak nie. Patrzcie, ile ich tutaj się spawnuje, to jest niesamowite. Szkoda, że już tak mało mi przynoszą doświadczenia. Niesamowite. Stałem się maszynką do zabijania utopców. Tak jest. Gdzie jeszcze? Co jeszcze? Następny utopiec? Chcesz dołączyć do kolegów? Nie macie za groszy instynktu samozachowawczego? Kurde, jeszcze ty? Ilu was tu będzie? Masakra. Dobra, dziękuję bardzo. Zbieramy mózgi. Przydadzą mi się. Alchemicznie mi się przydadzą. No, idziemy dalej. Jeszcze nie dotarliśmy do celu mojego. W ogóle. Zimejka. Świetnie. Dobra, i mamy tu ciało. I ma toporek to ciało, ale na razie podziękujemy za ten toporek. Tutaj cmentarzysko golemów, to nas nie interesuje póki co. Idziemy sobie tędy. Na północ właściwie od wszystkiego, tam mamy gaj druidów. I mamy gule właśnie, o to mi chodziło. Szkoda, że już sobie nie zapiszę gry, bo chciałbym. I pięknie. I mamy dwugrot. I Algula mamy i to jest w ogóle super. Zaraz będziemy mieli... Ile tych Alguli? Super, rewelacja. O, tu Gul sobie ucztował. Jeju, Gul to teraz jest naprawdę małe piwo dla nas. I Algul też zresztą, patrzcie. I pięknie. O, tego Algula powaliłem, nie zabiłem go. Dobra, spokojnie. Super. I jeszcze ty, koleżko. No i rewelacja. Warto tutaj przychodzić pod wieżę.
raz na jakiś czas. O, i mamy zlecenie na Algulę, możemy się zgłosić po nagrodę do Kalksztajna. I to jest właśnie super, dobra. Zbierzemy dwugrot, chyba mamy 5 płatków do zebrania. Nie ten styl, ale niech będzie. Źle zrobiłem, ruszyłem się Geraltem w trakcie walki, bez sensu. A mówiłem, że taką jestem maszynką do zabijania, tak? Okej. Dwugrot. O! Co ciekawe, wystarczył tylko jeden kwiat dwugrotu. Okej. Niech będzie. Musimy się udać teraz do przewoźnika. I tyle. I będziemy mieli, ale jak już tutaj jesteśmy, to proponuję podejść do gaju druidów. Jesteśmy na trzęsawiskach. Bardzo niedostępne miejsce. Tutaj jest gaj druidów. Słychać jakieś... nie wiadomo co. O, i patrzcie. Mamy. Miejsca bagna. Nowy wpis. W małej odciętej i tak dalej. Bagna to miejsce, gdzie człowiek musi pochylić głowę przed wybujałą i dziką naturą. Dlatego właśnie osiedlili się na nich druidzi, zakładając święty gaj z drzewem życia w centralnym punkcie. Święci mężowie nie dopuszczają żadnej przemocy na terenie gaju, opiekują się chorymi zwierzętami, a nawet goszczą driadę. Właśnie z tą driadą to jest taka sympatyczna sytuacja, że ona jest cała goła. Jest centralnie nagą kobietą, którą będę musiał ocenzurować. Inaczej się YouTube do mnie dowali. No i dobra. Są druidzi. Starszy druid jest. Jest Moren. Moren to jest ta driada. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet driada. Widać, zawitałem do gaju druidów. Najwidoczniej. Dobra. W takim razie porozmawiajmy z druidem. Nie jestem istotą nocy. Przyjdź rano. Naprawdę? A starszy druid? Dobranoc, Wiedźminie. O nie. Macie tu jakieś ognisko? Jest Yivin. Patrzcie, możemy z nim porozmawiać. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet Wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat. Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej, niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Yevin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. No to jeszcze z nim pogadajmy. Tak. Opowiedz mi o elfach. Módlmy się wśród drzew. Za zdeptany wrzos. Za przelaną krew. Za zburzony los. Nie rozumiem. I za śmierć od miecza. I od byle rdzy. I za cudzy ból. I za własne łzy. Super, żeś się powiedział właśnie.
Ja jej wina ogólnie nie trawię. Jest to postać, która jest tak po prostu, tak powalona. Koleś jest asympatyczny. I dobra, zaraz wam powiem. Znaki Irden. Nauczyłeś się znaku Irden. Jest to magiczna pułapka. Znak Irden spowalnia twoich wrogów. Wybierz znak z menu po lewej stronie ekranu, klikając odpowiednią ikonę znaku. Wskazówka. Ulepszony znak Irden może powodować obrażenia u wrogów, a także ich otruć i osłabić. Najlepiej używać go w połączeniu z innymi znakami. Nowy znak, panie i panowie. I nowe wpisy w dzienniku. Glosariusz nie, składniki nie, ale postacie tak. Golan Vivaldi. Vivaldi utrzymuje kontakty z nieludźmi, w tym ze ściganymi przez prawo Skojatel. No i jeszcze jest Jejwin. Elf Jejwin jest równie zarozumiały, co elokwentny. Sprawia wrażenie przebiegłego i mądrego. Gardzi ludźmi, uważa ich za agresywnych barbarzyńców, a szacunek żywi jedynie dla kultury starszych ras. Trzeba jednak przyznać, że ten pozbawiony złudzeń mężczyzna darzy mnie swego rodzaju szacunkiem. Aczkolwiek, no właśnie, ta jego pogarda i wyższość jest tak odrzucająca, że jakakolwiek sympatia moja do Jejwina nie wchodzi absolutnie w grę. Nie znoszę go, naprawdę. Dobra, słuchajcie, musimy się wybrać w takim razie, póki jeszcze trwa noc, jeszcze przez 3 godziny, aż wybierzemy się na południe do przewoźnika. Ja tego przyspieszał raczej nie będę, bo pewnie czeka nas jakieś starcie z potworami po drodze. Tak blisko jest ta kapliczka Melitele? Przecież to jest tuż obok tego gaju druidów. Nie wiem, jakieś takie fałszywe poczucie odległości tutaj. Dobra, przy okazji rozwalmy te bledzojgery. One chyba dużo doświadczenia dają, bo są częścią anulowanego questa, albo nie tyle anulowanego, co tego questa nie powinno być w tym miejscu po prostu. Puszczyk mi padł. No to już. Teraz się mi energia przyspieszy. Nie, mają po jednym. Po jednym tylko. Na odwrót właśnie, one nie dają w ogóle doświadczenia. No to będą z nich składniki. Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Dobra. Jeszcze jeden został. No płoń, płoń, płoń. O, i padł. I super. I koniec. Świetnie. Weźmiemy sobie szczątki i zbadamy to ciało. Bo to wydaje mi się, że to ciało jest częścią czegoś. Nie. W dalszym ciągu nie. No to już nie pamiętam, jak tutaj. Co tutaj. Ale nie, chwila. A to ciało? Też niezbyt. Okej. No nic, idziemy na południe. Tak jak już wspominałem. Zresztą zaraz będzie już tak naprawdę poranek, bo ceglarze się szybko budzą do życia. Może spotkamy Jean-Pierre'a i mu oddamy questa? To by było fajne. Jakbyśmy mogli oddać zlecenie na wilki. Spoko. Jaskółka mi padła, nie? Tak, kurde, to jest fajny eliksir, ale jest tak krótkotrwały. Co jest? Co mnie tu atakuje? Echinops? Tak. Jesus. Dobra, mam potężną toksyczność. Potężną toksyczność. Kurde, unikaj. Unikaj ich. Dobra. Grupowy. Spokojnie. Topielec. Sporo doświadczenia zebraliśmy już w trakcie naszych podróży przez bagna. Chciałem zauważyć. Zwróćcie uwagę, jak się szybko ten pasek napełnia.
Dobra, teraz mogę się zająć już nimi. Kurde, zmarnowałem znak. Kurde, Echinops. Chodź tu. No, jeszcze raz, jeszcze raz. Pięknie. No, naprawdę. Dobrze nam idzie. Potwory nie mają z nami żadnych szans. Tu się dzieje rzeź. To jest fajne. Dzieją się rzeczy. Dobra, mamy jeszcze tego Bledzegera. No i mnie ogłuszył i będzie pił moją krew. Dziad. Niby krwawi, ale jednak nie. Mhm. No świetnie. Dobra, i tu mamy jeszcze szczątki. I dziękuję bardzo. Idziemy jeszcze utopiec. Dawać, 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 chłopaki. Nie mam czasu się z wami męczyć. Kurde. Trafiaj w nich, Geralt, no. Ja rozumiem toksyczność i tak dalej, ale naprawdę, no. Tam w oddali widać piec do glinianek. Tam gdzieś się pali ognisko. Znaczy nie do glinianek, tylko do gliny. No dawaj, utopcze, dawaj. Wow, ile was jest? Fajnie. No ale tak ze 40 doświadczenia to i tak łącznie chyba na wszystkich utopcach zebrałem dzisiaj. No nie mam pojęcia, ilu ich zabiłem, ale sporo. Przede wszystkim mózgi. To jest to. Tak jest, to mi się podoba. O to chodzi. Okej. Aż trąciłem ręką mikrofon. Przepraszam. Do tego utopca już nie będziemy szli, bo nie warto. Są chaty ceglarzy. Ceglarzy jeszcze nie widać, ale jeszcze, bo oni chyba naprawdę o 5 się budzą. Więc zaraz będzie przewoźnik, bo on jest tutaj blisko przecież. Jeszcze jakbym przeszedł, to by było super. O, już go widzimy. Zrobiliśmy kółko w tym odcinku. Super przeprawa przez bagna. Co? Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę. Oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Bywaj. Okej. Okay. Wiecie co? A dobra. Nie, to chwila. Chwila, moment. Ja już tu nie zamierzam wracać, aby się przydał... O, opryszek, patrzcie. To nasza dzielnica. Już się tu nie ma. Won! Przecież to co? To są bagna. Chłopie. Dobra, nieważne. O, miałem krzesiwo akurat. Nie spodziewałem się tego. To co? Do wschodu? Nie no, z 2 godzinki. Jeszcze nie wschód. Jacyś chętni na prom? Sorry, ale nie. Gdzie jest ten Jean-Pierre? O której on się tu pojawia? Dobra, spróbujemy za 2 godziny. A co mi tam? Jeszcze. Geralt zasłużył na odpoczynek po tej nocy. Kto chce się zabrać promem?
Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. Jest i on, proszę bardzo. O co chodzi? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. A ty się tak chciałeś wkręcić. Bywaj. Zapomniałem. No, wilcza skóra oddana, 150 orenów nagrody. I tak 400 orenów musimy... Nie, 200 orenów musimy oddać Jarenowi Boltowi. Nie ma problemu. Oddamy. Tylko musimy się dostać do... Znowu do Drwali. Ale to już będzie proste, bo jak zauważycie, rano nie ma aż tyle utopców. Pojawiają się, owszem, ale... Ta ilość jest jednak zupełnie... Zupełnie inna. Nie, trochę tych stworów dzikich tu jest. Kurde, ja już nie mam jaskółki oczywiście. Powoju też nie mam. Czasem te bledzojgery uciekają tak, nie? To tak jest bez sensu. Dobra, spokojnie. Padł topielec. O nie! Ledwo uniknąłem, bo mi się Geralt zaciął. Jasny gwint, ile tutaj jest tych stworów, to... Ja dzisiaj po prostu pozabijałem tyle. Brak miejsca w ekwipunku. Dotarliśmy do tego momentu, że nie mam miejsca w ekwipunku. Niesamowite. Niesamowite. Dobra, wychodzi na to, że bez sensu jest już zabijać kogokolwiek. Idziemy tędy. Niesamowite. No nic. Nie ma co już w takim razie naprawdę się bawić w walkę z wami. No, tu jest jaskinia. Ale naprawdę, zostawmy was już. Nie potrzebuję tego. Wypadałoby wrócić do Wyzimy w takim razie. I posprzedawać alchemikom wszystko. O, dobra, ciebie jeszcze załatwię. Dwa naraz! O kurde! Ale spoko, nie ma problemu. No. Łezka się wokół kręci. Przez echinopsy. Uderzenia nostalgii mam po prostu. Super. Mam tylko puszczyk i to jeszcze przez godzinę tylko. Puszczyk jest fajny, on trwa długo. Spoko rzecz. Dobra, już na szczęście widać Drwali. Więc pogadajmy z Jarenem Boltem i dzielimy się zyskami z nim. Mów, przybyszu. Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybyszu. Zajmujecie się wycinką drzew? Nie, płoszymy dzięcioły i korniki. Do Kroćset. Oczywiście, że wycinamy drzewa. Jesteśmy drwalami. Na własną rękę? Czy pracujecie dla kogoś? Jesteśmy wolni, ale przyjmujemy zlecenia na drewno najczęściej od bogatych kupców, jak Leuwarden. Taki kontrakt zapewnia nam robotę na długie tygodnie, a tym samym godziwą zapłatę.
Jesteś szefem drwali? Tak, i ich szczęście. Wszystko to lenie i niedorajdy. Powiadam ci, bez mojej światłej kurateli nie potrafiliby się nawet odlać. Widzisz tego tam, wąsatego? Nawet mimo moich wysiłków ciągle ma zaszczane ciżmy. Trzymasz ich krótko. W tak niebezpiecznym miejscu potrzeba dyscypliny. Muszę ich trzymać za mordy, dzięki czemu wrócą do żon i dzieciaków. Przynajmniej większość. Dogadujecie się z miejscowymi? Miejscowi to banda dziwaków. Jedni lepsi od drugich. Ceglarze do znudzenia bełkoczą o panach i podwodnym świecie, a druidzi... oni nie lubią, jak się ścina drzewa. Poza tym dogadujemy się świetnie. Jeszcze mogę go się o coś tutaj spytać? Nie boicie się pracować w tak niebezpiecznym miejscu? Ci, którzy trzęśli portkami, już dawno uciekli. Chcą zarobić, więc liczą się z ryzykiem. Nie ma smalczyku bez świniobicia, jak to mówią w moich rodzinnych stronach. Te drzewa są szczególnie cenne? Zgadza się. To pozostałości starej puszczy. Rzadkie gatunki, wielkie drzewa. Będą z nich deski, jak się patrzy. No, to się pewnie druidom nie podoba. Bywaj. Dobra, koniec tego questa. 200 orenów daliśmy Jarenowi, ale mamy 700 w sumie, a mamy perspektywę zarobienia jeszcze lepszej gotówki, bo niedługo oddamy zlecenia dla Kalksteina. Zresztą na wagę złota. Mamy nowe zadanie. List. Zgodziłem się zanieść list jej wina do jego przyjaciela w Wyzimie Vivaldiego. Jej win mi zaufał, mógłbym przecież donieść kapitanowi straży o konszachtach Vivaldiego z wiewiórkami. Mógłbym. Zlecenie na Algule, zdobyłem szpik trzech Alguli, muszę go zanieść Kalksteinowi. I mamy zlecenie na Topielce i te dwa zlecenia możemy oddać. I zostanie nam tylko to nieszczęsne zlecenie na psy. Okej. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał i jeśli tak było, to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja już wiem na pewno, że w tym odcinku zajmiemy się w końcu wizytą u druidów, których nie odwiedziliśmy, bo była noc. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.